Cześć kochani, witam Was w moim kolejnym już poświątecznym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z takimi książkami, które umiliły mi to tegoroczne Boże Narodzenie, ale nie tylko z takimi książkami, dlatego że kilka dni temu trafiłam na Instagramie na taką prostą zabawę od wydawnictwa WAB. Wystarczyło odpowiedzieć na kilka pytań związanych właśnie z książkami o takim charakterze bożonarodzeniowym, świątecznym. No i pomyślałam, że odpowiem na te pytania także i teraz. Także słuchajcie, zaczytane święta. Książka, którą chciałabym dostać na gwiazdkę. Tak jak mówię, tę zabawę znalazłam kilka dni temu, także już tę książkę dostałam na gwiazdkę, ale chciałam dostać ją na gwiazdkę, także wszystko się zgadza. Bernd Heinrich, Umysł kruka, badania i przygody w świecie wilczych ptaków. Ta książka marzyła mi się już od dłuższego czasu. To jest książka wydana nakładem wydawnictwa Czarne i napisana przez emerytowanego profesora biologii. Kruki zawsze mnie jakoś tak fascynowały, wydawały mi się pięknymi, takimi dużymi, majestatycznymi ptakami, także cieszę się, że będę mogła się z tym umysłem kruka zapoznać. Przeczytam Wam może fragment opisu z tyłu tej książki, bo może ta publikacja zainteresuje i Was. Jeden z najinteligentniejszych ptaków wciąż nie cieszy się zbyt wielką popularnością. Dawniej uważano, że wraz z czarnym kotem, nietoperzem i sową służył złym mocom. Tymczasem kruk, choć z magią raczej nie ma nic wspólnego, to stworzenie wyjątkowe, czego z pisarską swadą opartą na rzetelnej wiedzy dowodzi w tej książce Bernd Heinrich. Kruk to ulubiony bohater jego naukowych badań. Heinrich spędził lata na obserwacjach, nie zważając na chłód i niewygody. Siedział miesiącami w czatowniach, opiekował się kruczętami, odwiedzał udomowione ptaki i ich właścicieli. Jego ptasi bohaterowie są piękni, mądrzy i zabawni, a ponadto odgrywają niezwykle ważną rolę w ekosystemie. Szukając praw, jakimi rządzi się cały gatunek, Heinrich udowadnia, że każdy kruczy osobnik jest indywidualistą i że my, ludzie, mamy z nimi więcej wspólnego, niż nam się wydaje. Mam nadzieję, że no, w najbliższym czasie uda mi się ten umysł kruka przeczytać i że będę mogła Wam o nim co nieco więcej opowiedzieć. A widzicie, swoją drogą, oprócz tego umysłu kruka, czyli książki, pod choinką znalazłam też dwa inne prezenty około literackie. Pierwszym jest koszulka, którą mam na sobie. Koszulka ze strony Nad Wyraz. Może słyszeliście o nich. Ho, 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 czyli niby świąteczna, ale nawiązująca do wesela wyspiańskiego. Ja wesele wyspiańskiego uwielbiam, także ta koszulka bardzo przypadła mi do gustu. Pod spodem jest jeszcze taki napis, kto mnie wołał, czego chciał, który do świąt też, wydaje mi się, pasuje całkiem nieźle. Dostałam też torbę. Ja bardzo lubię takie torby, też literacka. The Wieszczers. I mamy tutaj czterech naszych wieszczów. Czwórka z Nad Wisły. Norwid, Krasiński, Słowacki i Mickiewicz. I tak jeszcze wracając do tych moich lektur okołoświątecznych, zaraz przed świętami skończyłam ostatnią część Wojny i pokoju Lwa Tołstoja, no i chcę jeszcze w tym 2020 roku recenzję Wojny i pokoju dla Was nagrać, a właściwie nie recenzję, tylko taką od moją luźną opinię, bo jak pewnie domyślacie się z moich poprzednich filmików i z tego, co mówię czasami gdzieś na Instagramie czy w innych mediach, no Wojna i pokój absolutnie skradła moje serce. Z czystym sumieniem Wojny i pokój Wam polecam. Oczywiście, jeżeli nie przeszkadzają Wam długie opisy. Ja takie długie opisy bardzo lubię. Nie wiem, czy Was zaskoczę, czy nie, ale tutaj takim moim ulubionym opisem wcale nie był opis żadnej bitwy, ale raczej moje serce skradł opis polowania. Według mnie to jest absolutny majstersztyk, ale o tym, tak jak mówię, opowiem Wam więcej w innym filmie. W każdym razie teraz tylko tak sygnalizuję, że naprawdę warto przeczytać Wojnę i pokój, jeżeli do tej pory jakoś do przeczytania tej lektury nie mogliście się zebrać. Wiem, że cztery tomy to całkiem sporo. Ja zaczęłam czytać Wojnę i pokój chyba jeszcze wiosną, także trochę z tą Wojną i pokojem spędziłam czasu, ale naprawdę było warto. Drugie pytanie. Aktualnie czytam. Książka, którą aktualnie czytam. Aktualnie kończę właściwie czytać, ale to jest książka, z którą spędziłam tegoroczne Boże Narodzenie. Hołota. Józef Ignacy Kraszewski, Hołota. To jest jedna z powieści obyczajowych Kraszewskiego, która spodobała mi się właściwie już od pierwszych stron, bo mamy tutaj do czynienia też z taką tajemnicą pieniężną, czyli żyła sobie kiedyś taka starsza
podkomorzyna, która gromadziła swoje majątki, ale jednocześnie wiedziała, że reszta jej rodziny, jeżeli ten majątek wpadnie w ich ręce, to straci ten majątek cały w bardzo krótkim czasie, dlatego starała się jakoś temu zapobiec. Nagle zmarła, a o pieniądzach słuch, ślad zaginął. No i trwają poszukiwania tych pieniędzy. Jest też pewien bardzo dobry, taki lojalny wobec tej podkomorzyny człowiek, którego wszyscy podejrzewają o to, że on wie, gdzie te pieniądze się znajdują. W każdym razie bardzo ciekawa lektura, którą czyta się jednym tchem. Już ją kończę, jestem przy samym końcu tej książki, a wciąż nie wiem, co stało się z tymi pieniędzmi. Z wysokości pałacu państwa Manczyńskich hołotą jest rodzina starego sługi, plenipotenta nieboszczki podkomorzyny Jakuba Zarzeckiego. Hołota mieszka w ruderze za płotem ogrodu pałacowego w skrajnej biedzie. Podkomorzyna Manczyńska nie zdążyła bowiem przed śmiercią zabezpieczyć losu swemu plenipotentowi. Zdążyła natomiast obarczyć go niewdzięcznym obowiązkiem strzeżenia tajemnicy spadku i uczynić go egzekutorem swej ostatniej woli. W pałacu pomieścił Kraszewski pasożytniczą próżność, egoizm i cynizm ubrany w światowe pozory, w walącym się dworku zgrzebną poczciwość, prawość moralną i poczucie godności. I jeszcze niepospolity talent. Piękna córka Zarzeckiego jest pianistką, która zachwyciła warszawską publiczność i zyskała uznanie samego Liszta. Konflikt między pałacem a dworkiem jest nieuchronny, obfituje w dramatyczne perypetie. Ta książka ma taki dość wyraźny rys dydaktyczny, ale nie zepsuł mi przyjemności płynącej z czytania. Taka uroda Kraszewskiego, można powiedzieć. Kolejne pytanie, książka, którą planuję zacząć nowy rok. No ten rok chciałabym zacząć z opowieściami niesamowitymi z literatury francuskiej. Tutaj mam te opowieści niesamowite z literatury francuskiej z nowego wydania. Ja opowieści rosyjskie, opowieści niemieckie mam jeszcze z tych starszych wydań. Powiem Wam, że te starsze wydania chyba podobały mi się bardziej. Nie wiem, czy to jest kwestia okładki, czy czegoś innego, czy po prostu tej starości, tego specyficznego zapachu starszych książek. W każdym razie te starsze wydania podobały mi się bardziej, ale to nie oznacza, że nie przeczytam opowieści francuskich, bo zawartość przecież nadal, wydaje mi się, będzie świetna. Mamy tutaj Balzaka i wielu innych. Opowieści niesamowite. Niektóre są straszniejsze, tak jak zwykle w opowieściach niesamowitych bywa. Naprawdę potrafią nas przestraszyć, gdzieś wzbudzić w nas taki niepokój, a inne, no cóż, no, nas nie porywają, jak w każdym zbiorze opowiadań. W każdym razie ja jestem bardzo tych opowiadań, opowieści niesamowitych z literatury francuskiej ciekawa. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze nigdy o tym, jak opowiadam o opowieściach niesamowitych z literatury rosyjskiej czy z niemieckiej, no to zerknijcie sobie na któryś z moich starszych filmików, gdzieś tam na miniaturce one na pewno też będą się pojawiały. To jest naprawdę ciekawa seria, godna uwagi. Kolejne pytanie, książka, którą kupiłam komuś w prezencie. Na dobrą sprawę ja rzadko kupuję książki w prezencie, ale jeżeli już to robię, to najczęściej te książki dostaje mój tata, który kompletuje sobie wszystkie książki, które wydaje, które pisze Remigiusz Mróz. Także ostatnio nie na Boże Narodzenie, nie pod choinkę, ale gdzieś wcześniej sprezentowałam mojemu tacie kilka nowych książek Remigiusza Mroza. No i tak ta cała kolekcja Remigiusza Mroza sukcesywnie się powiększa. Kolejne pytanie. Książka, którą lubię czytać w święta, bardzo lubię czytać w święta, opowieść wigilijną Dickensa. W tym roku porzuciłam opowieść wigilijną na rzecz Dziadka do orzechów Hoffmana, o którym opowiadałam Wam w moim poprzednim filmiku i zachęcam Was do przeczytania tego Dziadka do orzechów. To nie jest długa lektura, a naprawdę taka magiczna, potrafiąca wprawić się czytelnika w taki iście właśnie świąteczny nastrój. Aha, no co lubię jeszcze czytać w święta? Lubię bardzo czytać ten fragment Chłopów Raymonta z części Zima, który opowiada o tym, zima, czy to jest jeszcze jesień? Chyba już zima, który opowiada o tym, jak obchodzono Boże Narodzenie. Boże Narodzenie, Wigilię, jak wyglądała ta cała świąteczna otoczka w Lipcach. I ostatnie pytanie, książka, na którą czekam w 2021 roku. Zastanawiałam się nad tym przez chwilę, ale stwierdziłam, że chyba najbardziej czekam na nową książkę Andrzeja Stasiuka. Ja książki Andrzeja Stasiuka też bardzo, bardzo lubię. Mam tutaj przy sobie akurat Kroniki Beskidzkie i Światowe, które też skradły moje serce. No i czekam wciąż od jesieni na kolejną książkę Andrzeja Stasiuka i mam nadzieję, że już wkrótce będę mogła się nią nacieszyć. Muszę właśnie sprawdzić, czy nie pojawiły się jakieś nowe
doniesienia na temat jej pojawienia się na rynku wydawniczym, bo pierwotnie ona miała się pojawić, z tego co pamiętam, gdzieś jesienią, później chyba tę premierę przeniesiono, no i nie wiem, jak sytuacja teraz wygląda, jak ktoś wie, to może mi dać tutaj znać, chociaż na pewno też właśnie za chwilkę nawet sobie sprawdzę. I słuchajcie, w tym filmie to by było na tyle, to była taka około świąteczna może aktualizacja czytelnicza. Tak jak mówię, w tym 2020 roku chciałabym jeszcze opowiedzieć Wam o Wojnie i Pokoju. Mam też jeszcze jedną książkę, którą gdzieś w międzyczasie przeczytałam i zobaczymy, czy w tym starym roku, czy już w nowym opowiem Wam o Hołocie Kraszewskiego, no bo też chciałabym, żebyście na tę książkę zwrócili uwagę. Jedna z tych chyba mniej znanych książek Kraszewskiego, a jak najbardziej warto po nią sięgnąć. Zresztą ja w ogóle bardzo lubię te powieści obyczajowe Kraszewskiego. Zerknijcie koniecznie na mój poprzedni film, w którym opowiadałam o Dziadku do Orzechów, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, no i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa.